Zdrowia i mam przyjemność z Państwem dla Państwa przeprowadzić wykład dotyczący co i dlaczego nam smakuje. Jest to wykład w ramach przygotowania się do konkursu biologiczno-chemicznego dla uczniów szkół średnich. Ja mam ogromną przyjemność głosić ten wykład, dlatego że ten konkurs jest dla mnie takim interdyscyplinarnym połączeniem dwóch dziedzin. Jest w związku z tym, że mało jest takich konkursów, które łączą ze sobą różnego rodzaju dziedziny wiedzy, to tym bardziej jest mi niezmiernie miło. Na dzisiejszym wykładzie będziemy zastanawiać się, co i dlaczego nam smakuje. Dokładnie będziemy zajmować się zmysłem smaku. Jeżeli chodzi o narządy zmysłów, to jak Państwo wiecie, narządy zmysłów, jakie posiada człowiek, pozwalają na to, abyśmy umieli w otoczeniu się odnaleźć. Narządy zmysłów, które tak samo ze sobą współgrają, to narządy węchu, smaku, wzroku, słuchu i dotyku. Naszym zadaniem na dzisiejszym wykładzie jest właśnie zmysł smaku, ale proszę nie zapominajmy o tym, że żeby coś spróbować, żeby zachęcić do tego, abyśmy coś zjedli, najpierw czasami i zmysł węchu jest potrzebny. Tak jak nasz dzisiejszy konkurs jest interdyscyplinarny, tak też będziemy dzisiaj mówić o zmyśle smaku, ale nie zapominajmy, że te wszystkie zmysły są taką integralną całością. Zmysł węchu polega na detekcji cząsteczek w powietrzu. Zmysł smaku na detekcji, identyfikacji określonych związków chemicznych, na które są interpretowane, czy też na początku pierwszym jakby etapem jest ten język, który te substancje bierze i ewentualnie interpretuje. Mamy zmysł wzroku, który tutaj w nim następuje detekcja światła, zmysł słuchu, detekcja częstotliwości fal ciśnienia w powietrzu, czy zmysł dotyku, detekcja zmian nacisku, temperatury, czy innych czynników przez skórę. Powiedzmy sobie teraz, jak zmysł smaku potrafi nam analizować pewne smaki. Jak w każdym innym zmyśle, musi istnieć pewien bodziec, którym jest tutaj ważny bodziec chemiczny, czyli bodziec związków chemicznych, które docierają do narządu zmysłu, jakim jest język. To jest narząd, przede wszystkim język, który jest narządem, który odbiera bodźce chemiczne. Na języku znajdują się komórki receptorowe, które te związki chemiczne będą pobierać i przekazywać poprzez szlaki nerwowe do mózgu, a tam następuje analizowanie różnego rodzaju tych związków chemicznych i my odbieramy to jako pewne wrażenia zmysłowe. W związku z tym, że głównym tym narządem smaku jest język, czyli pierwszy element znajdujący się u wejścia przewodu pokarmowego, musimy sobie, macie Państwo rysunek przedstawiający język. W tym języku znajdują się różnego rodzaju brodawki, które mają różną budowę. Wyróżniamy brodawki okolane, mamy brodawki grzybowate, nitkowate, liściaste. W związku z tym, że te brodawki, w tych brodawkach znajdują się kubki smakowe. Te kubki smakowe to są te główne elementy, które będą odbierać, czy ich zadaniem jest zbieranie tych związków chemicznych, które następnie będą analizowane. Nie zapominajmy także, że język nie jest tym głównym zbieraczem tych związków chemicznych, które będą potem przekazywane dalej informacje, natomiast musisz pamiętać, że i te kubki smakowe znajdują się nie tylko na języku, ale także na podniebieniu miękkim, na głośni, migdałkach, na tylnej ścianie gardła. My głównie będziemy się skupiać na języku, dlatego że ich jest najwięcej, natomiast nie zapominajmy, że ten pierwszy odcinek przewodu pokarmowego jest tym
elementem, który pierwszy odbiera bodźce chemiczne. Jeżeli chodzi o smak, musimy się zastanowić, jak związki chemiczne, które pobieramy w pokarmie, muszą być, jak muszą być odbierane przez te kubki smakowe. Dzięki też różnym smakom możemy pobierać różnego rodzaju substancje odżywcze, które są urozmaicone poprzez różne smaki, które odczuwamy, i dostarczamy w ten sposób naszemu organizmowi różnorodność związków chemicznych, które z drugiej strony organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Zastanowimy się, jak pokarm, który jest niejako mieszaniną różnych związków chemicznych, może być pobierany przez kubki smakowe. Na początku pokarm może być, wręcz nawet, aby został on analizowany, aby te związki chemiczne były przez kubki smakowe rozpoznane, musi być nawilżony przez ślinę i dopiero te związki chemiczne zawarte w tej ślinie mogą wnikać do kubków smakowych. Zauważamy, że związki, które są od razu pobierane przez organizm, jeżeli my pobieramy substancje pokarmowe w postaci płynnej, to wówczas mamy możliwość szybszego wnikania do tych kubków smakowych tych substancji. Jeżeli jest to postać stała, musi on być zwilżony przez ślinę. Jeżeli chodzi o kubki smakowe, zawierają one różnego rodzaju komórki, które pobudzają i wytwarzają impulsy nerwowe, które dokładnie w jaką część mózgu są przekazywane. Przekazywane są nerwami do płata ciemieniowego mózgu, gdzie są one interpretowane, gdzie my odczuwamy to jako pewne wrażenia smakowe. Jeżeli chodzi o fizjologię smaku, proszę zwrócić uwagę, że żeby mówić o smaku, już pewne interdyscyplinarne dziedziny, które pozwalają na analizę, poruszyłam, bo mogłam powiedzieć o związkach chemicznych, o chemii, o biologii, o anatomii, będziemy mówić o fizjologii, będziemy też mówić o biochemii, czyli o różnych dziedzinach, które pozwalają nam na zrozumienie zmysłu smaku. Fizjologia smaku opiera się na analizie tych związków chemicznych, które są rozpuszczane w ślinie, natomiast na smak też wpływa temperatura, struktura pożywienia i okazuje się, że jest pewna adaptacja do smaku i pewne receptory przestają reagować lub znacznie zmniejszają swoje pobudzenie, gdy są ciągle pobudzane tą samą substancją. Istnieje także wzajemny wpływ tych receptorów. Na przykład po adaptacji do kwasu woda może wydawać się słodka. I my to też odczuwamy i w dalszej części wykładu także powiem, jak możemy zmieniać sobie smak poprzez różne substancje chemiczne. Możemy troszkę oszukiwać różnymi substancjami chemicznymi nasz smak. Istnieje też tak zwany zespół smakosza, który występuje uszkodzenie prawego płata czołowego i wywołuje on obsesję na punkcie wykwintnego jedzenia. Jeżeli chodzi o smaki, my odczuwamy i wyróżniamy 5 podstawowych smaków. Jest to smak gorzki, słodki, kwaśny, słony i umami, taki mięsny. Bardziej będziemy się zajmować i będziemy się skupiać na tym, jak dane smaki będą pobudzane, jakimi związkami chemicznymi będą pobudzane, że my odczuwamy te smaki w różny sposób. Jeżeli chodzi o smaki, możemy je także sklasyfikować. Jest to taka zupełnie inna klasyfikacja, pod względem tego, że potencjalnie niektóre smaki mogą być odżywcze i pożyteczne, słony, słodki, umami, czyli mogą nieść ze sobą różnego rodzaju związki chemiczne, które mają wartości odżywcze, które mają na przykład dawać nam energię. O tym jeszcze będę dokładnie mówiła. Jeżeli innym rodzajem smaków będą te, które mogą być potencjalnie szkodliwe lub toksyczne,
na które organizm jest bardziej wrażliwy, którego stężenie związków chemicznych, które wprowadzamy i które znajdują się na języku, informuje nasz mózg, że należy z tą substancją być ostrożnym, ponieważ może ona być toksyczna. Jest to smak gorzki i kwaśny. Jeżeli chodzi o różnice specyficzności między pięcioma smakami, należy tutaj zaczerpnąć wiedzy biochemicznej. Mianowicie te różnice między specyficznością między pięcioma smakami wynikają z biochemicznych mechanizmów odbioru wrażenia smakowego. I oczywiście należy także integrować zmysł smaku jako pewną liczbę niezależnych zmysłów, które wykorzystują ten sam narząd, język, w którym te zmysły są odbierane. Receptory smakowe. No i o tym, co powiedziałam kilka slajdów temu, chciałabym zwrócić uwagę na związki chemiczne, które pobudzają różnego rodzaju smaki. Między innymi smak słodki jest odczuwany poprzez reakcję cukrów prostych, dwucukrów, a także innych związków chemicznych, które my odczuwamy jako słodki. Słony natomiast będziemy odczuwać w wyniku reakcji na kationy sodu i potasu. Kwaśny, na jakie związki czy też jony, będzie to reakcja najsilniejsza w wyniku pojawienia się jonów wodoru, dokładnie kationów wodoru powstających przy dysocjacji kwasów. Natomiast te dwa ostatnie smaki będą to gorzki, między innymi wyzwalają reakcje poprzez alkaloidy i wiele soli nieorganicznych, czy kationy dwuwartościowe. A kolejnym, ostatnim jest umami. To jest taki najpóźniej odkryty smak umami, między innymi kwas glutaminowy, to jest aminokwas występujący w większości białek, który wyzwala reakcję, którą my właśnie tym smakiem mięsnym umami możemy w ten sposób odczuć. Jeżeli chodzi o chemię i jak Państwo tutaj zauważyliście, pewne dziedziny nie da się zaszufladkować tylko i wyłącznie zmysłu smaku i jego dokładnie omówić bez wnikania w te różne dziedziny. Stąd też pojawienie się pewnych dziedzin i umiejętność łączenia ze sobą tych informacji pozwala na pełną, kompleksową informację dotyczącą zmysłu smaku. No i tutaj przechodzimy do chemii. Mówiliśmy o związkach chemicznych, które pobudzają różne zmysły, jak one są zbudowane pod względem chemicznym. Mówiliśmy sobie o smakach, które wywoływane są przez różne związki chemiczne i tutaj pozwoliłam sobie przedstawić różnego rodzaju cząsteczki, jakim jest na przykład smak słony, jon sodowy, Na+, tam był jeszcze kation potasowy, glukoza jako cukier prosty, który wyzwala smak słodki, glutaminian, kwas glutaminowy, glutaminian, umami, jon wodorowy, czyli H+, powoduje kwaśny, chinina jako alkaloid wyzwala smak gorzki. Więc też patrząc na wzory chemiczne, możemy łączyć to z konkretnymi smakami. Jeżeli chodzi o, wracając jeszcze znowu do tej biologii, do anatomii, do tego, jak zbudowane są kubki smakowe, czyli te narządy, które pozwalają na odbieranie tych związków chemicznych, to wracamy do naszego języka, które jest pokryty gęstymi brodawkami. Te brodawki możemy podzielić na mechaniczne, ich jest większość na języku, oraz smakowe, których jest kilka procent. Na brodawkach języka
właśnie tam znajdują się kubki smakowe od 2 do 5 tysięcy. Natomiast w kubkach smakowych wyróżniamy komórki smakowe, komórki receptorowe, które połączone są z nerwami i dostają one i przekazują one informację do mózgu. Należy zwrócić uwagę, że w takim jednym kubku smakowym jest około od 50 do 150 receptorowych komórek smakowych i one, te komórki smakowe często są wymieniane, żyją od średnio od 10 do 30 dni. Różne ciekawostki z tym związane, stąd też różnice osobnicze, jeżeli chodzi o smaki, wynikają właśnie też i z ilości tych kubków smakowych, z percepcji różnych związków właśnie poprzez te kubki smakowe. Jeżeli chodzi o... Przepraszam, już dobrze. Jeszcze skupmy się na budowie kubka smakowego, bo to jest element, który w pierwszym etapie wychwytuje związki chemiczne, które następnie są przekazywane do mózgu. Zwróćmy uwagę na budowę. Mamy tutaj nabłonek języka, w których osadzone są kubki smakowe, czyli wyspecjalizowane struktury, które zawierają komórki receptorowe, w których oczywiście istnieją też komórki podstawne i one zbierają się u podstawy, tworząc włókno nerwowe i neuronami czuciowymi przekazują te informacje do mózgu. Jeżeli chodzi o otwór smakowy, który wprowadza, niejako wychwytuje te substancje rozpuszczone, ma czasami takie mikrokosmki, które pozwalają na wychwytywanie tych związków do analizowania, do potem interpretowania. Wiemy też, że te wyspecjalizowane struktury łączą się większe, tworząc brodawkami smakowymi. Jeżeli chodzi teraz o rysunki, bo też nie możemy zapominać, że pewne elementy, patrząc na język, wyróżniamy właśnie te kubki smakowe, w kubkach smakowych komórki smakowe. Patrzmy też na ilustrację. Jeszcze inne, może dla kogoś bardziej przejrzysty obraz, który przedstawia komórkę smakową, w którym widać tu bardziej niż na poprzednim slajdzie mikrokosmki. Widzimy też nabłonek języka, widzimy też komórki receptorowe, no i oczywiście włókno nerwowe, proszę zwrócić uwagę, które wychwytuje informacje i przekazuje dalej. Rysunki są ważne, szczególnie kiedy mamy ocenić elementy budowy, żeby zrozumieć cały proces, w którym zachodzi przekazywanie pewnych elementów aż tam do mózgu. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie receptorów smakowych, których mamy smaków aż 5, to z błędną interpretacją wyników badań przeprowadzonych pod koniec XIX wieku było to do wniosku, że różne części języka odpowiadają za percepcję różnych smaków. Potem zaczęto analizować i zauważono, że w rzeczywistości wszystkie rodzaje kubków smakowych są rozmieszczone na całej powierzchni języka, ale w niektórych rejonach pewne receptory występują częściej. Stąd też na rysunku mamy różnie występujące te receptory, co powodują różnice we wrażliwości na pewne bodźce smakowe, stąd możemy wyróżnić smak kwaśny w pewnym obszarze języka, gorzki u podstawy języka, umami na środku, przy końcu języka słodki czy słony. Więc ta interpretacja występowania i tych receptorów występujących częściej bardzo często jest obecna przy omawianiu różnego rodzaju smaków. Jeżeli chodzi o receptory smakowe, to oczywiście rozróżniamy 5-7 podstawowych receptorów smakowych i należy też pamiętać, że każdy ma odmienne pewne białko receptorowe, które pobudza i odpowiada za odczuwanie jednego ze smaków.
tutaj odpowiednie białko receptorowe, które jest niezbędne w tym procesie. I wracamy do smaku słonego. Powiedzieliśmy sobie, że smak słony, aby pobudzić go, aby wprowadzić pewną reakcję, muszą istnieć pewne kationy sodu i potasu. Na jakiej zasadzie te receptory są, powodują, że ten smak słony jest odczuwalny? Receptory tego smaku należą do klasy kanałów jonowych, czyli taki mechanizm kanałów jonowych, które przepuszczają jony sodu, które kationy, na przykład kationy potasu, tłumaczą powstawanie tego smaku słonego. Istnieje oczywiście prawdopodobieństwo kilka rodzin kanałów odpowiedzialnych za wrażenie smaku słonego, ale co ciekawe, smak słony i kwaśny są odbierane przez receptory w postaci też kanału Bonowi, więc tutaj łączymy troszeczkę podobieństwo receptorowe i mechanizmu powstawania smaku słonego z kwaśnym. Jak powstaje w takim razie inny, kolejny smak, smak kwaśny? Tutaj mówiliśmy o receptorach smaku kwaśnego, który wyzwalana jest reakcja poprzez jony wodoru. Oczywiście znane bardzo wszystkim, jak wygląda kation wodoru, który powstaje przy dysocjacji kwasów. I tutaj też wrażenie tego smaku kwaśnego wywołane jest przez zmianę potencjału błonowego odpowiednich komórek receptorowych. I zmiana potencjału błonowego związana jest też z prądem jonowym płynącym przez tak zwany kanał transbłonowy, wykorzystujący kanały umożliwiające ruch jonów. Tam jony wodoru mają ogromne znaczenie przy transporcie przez ten kanał transbłonowy. Ten mechanizm tłumaczy powstawanie tego smaku kwaśnego. Jeżeli chodzi o kolejny smak, to mamy też jeszcze receptory smaku słodkiego. Więc jeżeli chodzi o u człowieka, wrażenie smaku słodkiego wywołują przede wszystkim mono i oligosacharydy. Monosacharydy tutaj występujące poprzez przedstawienie ich wzorów chemicznych, to też zachęcam do tego, aby z chemii, ucząc się właśnie wzorów, widzą tutaj Państwo też te wzory, że one nie są takie oderwane, tylko mówiąc o glukozie czy fruktozie, widzimy też te wzory chemiczne, ale okazuje się, że każdy pewnie powiedziałby, że smak słodki jest związany, prawda, z jakimś takim cukrem, który my znamy, jakim są monosacharydy, ale też pamiętajmy, że niektóre związki organiczne, nie będące cukrami pod względem takiego związku typowo stricte chemicznego, wywołują też wrażenie słodyczy. Są to takie słodziki, pewnie nam znane, sacharyna, aspartam, czy to są substancje słodzące dodawane do żywności, bardzo często zastępowane z cukrów prostych i one też nadają wrażenie właśnie uczucia słodkiego. Wręcz nawet jeszcze mocniej organizm odczuwa ten smak słodki niż właśnie po wyniku wrażenia smaku poprzez glukozę czy fruktozę. W związku z tym też tutaj producenci żywności, wykorzystując to zjawisko, potrafią dodawać do żywności po prostu te słodziki. Pisząc na etykiecie, że nie ma, prawda, cukrów, wcale nie znaczy, że jest to produkt, który nie jest słodki, ponieważ dodając słodziki, odczuwamy po prostu słodycz. Receptory smaku gorzkiego to są receptory, które wyzwalane są przez reakcję na skutek pojawienia się alkaloidów lub innych czy soli nieorganicznych, kationów dwuwartościowych, innych produktów roślinnych, czyli innych związków syntetycznych. Dowodów istnienia smaku słodkiego dostarczyła taka specyficzna podjednostka białka G,
gust ducyna, która ulega ekspresji przede wszystkim w kubkach smakowych wrażliwych na ten smak. I właśnie to białko związane jest bardzo ściśle ze smakiem gorzkim. Jeżeli chodzi o smak umami, wyzwalany jest przez kwas glutaminowy, czyli aminokwas występujący w większości białek. I tutaj receptory są wrażliwe na glutaminian czy asparaginian, są one bardzo blisko spokrewnione z receptorami smaku słodkiego i te receptory są heterodimerami, zawierają też białka. T1R1, T1R2, czyli jedno białko wspólne z receptorem słodyczy, stąd też te receptory są ze sobą połączone poprzez mechanizm działania. Okazuje się, że jak już powiedzieliśmy sobie o biochemii, o chemii, o fizjologii, anatomii, to też proszę nie zapominajmy o genetyce, że istnieją też geny, które odpowiedzialne są za smak. Istnieje gen ST, czyli super taste, super smak, które wszyscy posiadamy ten gen, ale jedni odziedziczyli dominującą jej formę, a inni recesywną tą postać genu. I piersi uważani są za to, że są nosicielami dominującego genu ST, więc są szczuplejsi, nie grożą im za różnego rodzaju choroby, cukrzyca, choroby serca, niektóre nowotwory. I smakosze tak zwani posiadają pięciokrotnie więcej na przykład kubków smakowych niż wybredni, to co ja mówiłam, takie osobnicze informacje dotyczące pewnych odczuć, które osobniczo między nami się różnią. Okazuje się także, że istnieją nowe smaki, są postulowane, oczywiście my znamy te pięć podstawowych, ale także takie pewne informacje najbardziej najnowsze, to podejrzewa się, że istnieją receptory, które wykrywają smak niektórych kwasów tłuszczowych, to jest tak zwany smak tłusty. Postulowane są też receptory smaku wapnia, są to receptory, które reagują na obecność jonów wapnia, powodując depolaryzację komórek receptorowych i takie wywołują niezbyt przyjemne wrażenie smaku wapniowego. To są oczywiście pewne nowości, będą sprawdzane, jeszcze są, nie są w ten kanon takich smaków typowych włączone i mamy jeszcze smak ostry. Oczywiście to nie jest taki smak ostry, bo każdy pewnie mógł, przynajmniej część z nas może papryczkę, chili spróbowała i tutaj ten smak ostry nie jest odczuwalny przez układ smakowy, ale przez receptory bólu, które zupełnie innym mechanizmem się rządzą niż taki klasyczny smak, jaki dotychczas sobie, o którym sobie powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o różnice czułości receptorów smakowych, to okazuje się, że najmniej czułe jest wykrywanie substancji słodkich, a najbardziej czułe gorzkie. Na początku mojego wykładu powiedziałam, że pewne smaki możemy podzielić na te, które są odżywcze i te, które są potencjalnie szkodliwe. Okazuje się, że jeżeli chodzi o substancje słodkie, jesteśmy w stanie bardzo dużo substancji pobrać, żeby ten smak wyczuć. Dlaczego? Ponieważ słodycz, czy też związki chemiczne, które odpowiedzialne są za smak słodki, dostarczają nam energii, więc nasz organizm stara się, aby te substancje pobrać, aby funkcjonować prawidłowo, aby mieć energię. Natomiast substancje gorzkie już niekoniecznie. Nasz smak gorzki jest bardziej wrażliwy, ich ilość substancji, które będziemy dostarczać, nasz organizm będzie bardziej ostrożny, mogą one na nas działać toksycznie. Więc smak słodki sygnalizuje obecność cukru, których zjedzenie przynosi zysk energetyczny, a stężenie jest bardzo duże. Zaraz podam wartości stężeń różnych substancji, które wpływają na pojawienie się tego smaku. Człowiek odczuwa smak słodki dopiero, gdy zawartość cukru wynosi co najmniej 4 gramy na litr wody.
To jest bardzo dużo. Natomiast owady, taka ciekawostka, wykrywają ponad 100 razy niższe stężenie cukru. Natomiast co do smaku gorzkiego, do wywołania wrażenia smaku gorzkiego potrzeba roztworu chininy jako alkaloidu o stężeniu 10 tysięcy razy niższym niż najniższe wykrywalne stężenie cukru. Czyli stężenie substancji, która jest analizowana, ma ogromne znaczenie. I to, co my odczuwamy, to zależy od ilości, którą my dostarczymy organizmowi. To jest bardzo ciekawe zjawisko i bardzo szczególnie właśnie tłumaczące takie osobnicze nasze przystosowania do spożywanego pokarmu. Następnie Państwu właśnie pokażę, jak substancje chemiczne o konkretnych stężeniach, które należy zastosować minimalną ilość, potrzeba do wywołania reakcji. I to, co przed chwilą powiedziałam, macie Państwo konkretne wartości liczbowe i spójrzmy na sacharozę jako cukier złożony, w którym mamy wartość 3420 mg na litr, który wywołuje smak słodki. Jest to minimalna ilość substancji, której potrzeba do wywołania reakcji, a teraz skrajność, smak gorzki, chininy 0,3 mg na litr. To tłumaczy, dlaczego smak słodki jest tym odżywczym, który daje energię, który umożliwia nam przetrwanie, wyzwolenie tej energii. Natomiast chinina, czyli smak gorzki, ostrożnie organizm w pewnym momencie mówi, daje tutaj czerwone światło i jest bardziej ostrożny. Oczywiście dla porównania mamy też oczywiście inne smaki. Tutaj mieliśmy najwyższą i najniższą wartość stężenia, jaki potrzeba, aby wywołać tą percepcję smaku. Mamy oczywiście, jeżeli byśmy szli wartościami liczbowymi, to po sacharozie mamy sól NaCl, czyli tutaj mamy smak słony, potem umami, glutaminian, który też jako, że smak słodki z umami i słony są tymi odżywczymi, natomiast glutaminian, którym jest tym smakiem mięsnym, aby dostarczyć też białko, które potrzebne jest organizmowi do budowy i do prawidłowego funkcjonowania, też ta ilość jest w miarę nie taka mała. No a kwaśny i gorzki to już o nim mówiłam, a kwaśny to jest 35 mg na litr kationów wodoru, które powstają w wyniku dysocjacji kwasu. Jeżeli chodzi o kolejną informację, to co mówiłam, jak możemy oszukać nasz smak? Istnieją pewne substancje które modyfikują smak, to są między innymi mirakulina, kurkulina, erytrytol i mentol. I tutaj mamy mirakulinę, to jest taka glikoproteina, która zawarta jest w owocach roślin afrykańskich, która blokuje czasowo receptory smaku kwaśnego i gorzkiego, powoduje, że smak produktów kwaśnych przez długi czas odbierany jest jako bardzo słodki. Czyli jeżeli byśmy, tutaj możemy po prostu dzięki tej mirakulinie, która wygląda tutaj na ilustracji, te czerwone owoce, to jest te owoce roślin afrykańskich, które nam modyfikują smak. I teraz mamy kurkulinę, białko z owoców z Malezji. Po zjedzeniu kurkuliny woda i kwaśne roztwory smakują słodko. Następnie kolejny flawonoid z roślin rosnącej w Ameryce Południowej wyłącza na przykład receptory smaku gorzkiego. Mentol obniża próg percepcji smaku gorzkiego. Więc istnieją pewne substancje, które możemy modyfikować, prawda, którymi możemy modyfikować smak. Jeżeli chodzi o indywidualne różnice odczuwania smaku, to na pewno jest to naturalnie występujące zjawisko, bo u ludzi
występują duże różnice indywidualne w liczbie receptorów smakowych i tych progów odczuwania bodźców smakowych. Nie ma ludzi, którzy tylko mają takie preferencje, jedni wolą taki rodzaj czy inny rodzaj, na przykład menu. I okazuje się, że wiele osób, na przykład większość kobiet, jest szczególnie wrażliwa na smak gorzki. Sacharyna na przykład u wielu osób po początkowym odczuwaniu słodyczy pozostawia gorzki smak, ponieważ działa jednocześnie na receptory słodkiego i słabo na receptory smaku gorzkiego. Wiemy też, że u dzieci zdecydowanie są one bardziej wrażliwe na pewne walory smakowe. Potem one ulegają różnego rodzaju receptorów smakowych. Kolejną ciekawostki, które są związane ze zmysłami smaku, to, że dorosły człowiek ma około 10 tysięcy kubków smakowych, że liczba tych kubków smakowych się zmniejsza z wiekiem, więc u noworodków na przykład będzie zdecydowanie inna, będzie bardzo duża. Tak około 10 roku życia następuje zmniejszenie się tych kubków smakowych. Wrażliwość na przykład na smaki, szczególnie gorzki i słodki, jest różna u każdego człowieka, a jest to uwarunkowane genetycznie i sprawdza się, także są różne sposoby, aby sprawdzić, jakie są uwarunkowania genetyczne poprzez właśnie różnego rodzaju takie percepcje smakowe. Przeciętny człowiek na przykład jest w stanie odróżnić około 4000 różnych substancji. No i oczywiście tutaj należy też zwrócić uwagę, że hormony jako związki chemiczne mają też wpływ na różnego rodzaju odczucia smakowe, więc istnieje zwiększona wrażliwość na różnego rodzaju smaki, szczególnie właśnie u kobiet w ciąży, inaczej one po prostu odczuwają, są bardziej wrażliwe, ponieważ ich układ hormonalny troszkę inaczej pracuje w takim stanie, ale także i zmiany takich odczuć smakowych u dorastających nastolatków mogą też być inne. Istnieje pewna jeszcze taka choroba, bo proszę sobie wyobraźmy, co by się właśnie stało, kiedybyśmy jedli różnego rodzaju potrawy i nie czulibyśmy. Czasami mamy takie wrażenie, kiedy mamy katar, mamy jakąś infekcję górnych dróg oddechowych, szczególnie właśnie ten zmysł węchu nam niekoniecznie się dobrze funkcjonuje, to wówczas nie odczuwamy. Ale istnieje pewna choroba, aguezja, która polega na utracie zdolności smaku odczuwania. No i właśnie tacy ludzie tracą na możliwości odczuwania smaku. Na pewno ten smak, brak tego smaku zmniejsza apetyt, czyli zmniejsza pobudzenie tego, że my pobieramy nasz pokarm. Celem organizmu jest to, aby prawidłowo funkcjonował, aby dostarczał poprzez posiłki odpowiednich substancji pokarmowych. Dzięki różnemu smakowi możemy dostarczyć tą różnorodność. Każdy oczywiście preferuje pewne inne, ale przede wszystkim ta różnorodność sprawi, że my zaspokajamy te różnego rodzaju składniki. Dlatego nam ten zmysł został dany między innymi właśnie, aby przetrwać. Kolejną rzeczą jest oczywiście bibliografia. Tutaj Państwu ja podałam, także Państwo będziecie mogli zasięgnąć źródeł bibliograficznych, więc zachęcam do tego, aby Państwo mogli sobie nie tylko okazuje się jedną dziedziną zgłębiać, jedną dziedzinę, ale różne i łączyć ze sobą te ważne informacje i traktować bardzo całościowo pewne zagadnienia. Dzięki temu myślę, że nauka sprawi po prostu większą przyjemność niż tylko oderwane od różnych bardzo ważnych, jak zmysł na przykład smaku, pewnych informacji. I myślę, że na dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Temat jest na pewno bardzo szeroki i
Myślę, że jeszcze więcej moglibyśmy mówić, może będzie okazja, żebyśmy się jeszcze raz usłyszeli, czy zobaczymy. I w takim razie dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę.